Polska była po stronie nazistów. Plądrowali puste i zamieszkałe domy. Pamięć o tym przetrwała dzięki księgom i musimy pilnować, by trwała nadal. Uważamy, szanowni państwo, że problematyka odszkodowań i reparacji wojennych musi być promowana na arenie międzynarodowej. Po tylu latach to powinno się już skończyć. Teoretycznie Niemcy i Polska, mając wzajemne powiązania w sojuszach międzynarodowych, powinny być szczęśliwymi sąsiadami. A jednak nie do końca tak jest. I pomimo dziesiątek lat, jakie minęły od II wojny światowej, wciąż duży wpływ miały i mają aspekty historyczne oraz narastające kontrowersje dotyczące nie do końca rozwiązanych ciężarów przeszłości. Jednym z nich jest kwestia polskich żądań reparacji od zachodniego sąsiada, jako zadośćuczynienia za ogrom naszych krzywd i strat poniesionych podczas agresji hitlerowskich Niemiec. To jest niebezpieczne, że w Niemczech dochodzą głosy nacjonalistów. Czy mamy zrezygnować z tak dużego terytorium? Wyobrażacie sobie w ogóle państwo w ustach Niemca, bezczelnego Niemca? Ukraina, co pokazały ostatnie dni, ma szansę wygrać tę wojnę. Ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy, a w szczególności największych i najbogatszych państw, takich jak Niemcy. Niestety, momentami można odnieść wrażenie, że ta wyciągana co jakiś czas na arenie politycznej zadra jest bolesnym aspektem stanowiącym zaledwie wierzchołek góry lodowej piętrzących się problemów pomiędzy naszymi narodami. Czy zatem Polacy i Niemcy nie są w stanie się dogadać ze sobą, a może ostatnie stwierdzenia niektórych niemieckich polityków, że trzeba zrewidować granicę niemiecko-polską i przywrócić dobre stosunki z Rosją, powinny dać nam Polakom powód do głębszych przemyśleń? Zanim zagłębimy się w mroczne strony kontaktów polsko-niemieckich i rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem Wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę. I to wszystko, dzięki czemu motywujecie tak mnie, jak i ludzi ze mną pracujących. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie dla siebie lub swoich najbliższych możecie znaleźć coś ciekawego. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Niektórzy zagraniczni obserwatorzy, patrząc na relacje naszej ekipy rządzącej z Bundestagiem, uważają, że my Polacy wręcz uwielbiamy nienawidzić Niemiec. I jako dwaj sojusznicy natowscy wciąż nie możemy przestać się kłócić. Tylko z naszego punktu widzenia to wcale nie wygląda aż tak zero-jedynkowo, jak innym narodowościom może się wydawać. Czy Niemcy miały jakichś sojuszników? Polskę? Nie, one zniszczyły Polskę. Oczywiście mamy od lat ogromne, warte setki miliardów euro obroty handlowe, o czym świadczy chociażby osiągnięty w 2022 roku rekord o wartości około 168 miliardów euro przy prawie 12% wzroście eksportu z Polski za zachodnią granicę. A Polska to piąty najważniejszy partner handlowy Niemiec, jak poinformowała w tym roku Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Polacy stanowią drugą po Turkach najliczniejszą grupę migrantów na terytorium Niemiec. A na dodatek, nasze kraje po Ameryce i Wielkiej Brytanii stały się najważniejszymi strategicznymi sojusznikami Ukrainy. Polska jest dodatkowo głównym kanałem dostaw uzbrojenia na Ukrainę, goszcząc przy tym miliony uchodźców. I nawet ze względu na własną historię związaną z Rosją, Polacy należą do najbardziej zagorzałych oraz hojnych narodowości wspierających Ukrainę, pomimo narastających ostatnimi czasy niesnasek i cholernie trudnej historii. Koniecznie trzeba tu również wspomnieć, iż wielu Polaków, włącznie z naszymi przedstawicielami niemal ze wszystkich frakcji politycznych, miało uzasadnione pretensje do berlińskich władz, że jako najbogatsza gospodarka Europy reagowali oni zbyt wolno, co niewątpliwie stanowiło jeszcze większe obciążenie dla naszego kraju. Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, jaki widzimy w niektórych krajach zachodnich, także tutaj w Niemczech. Niestety i po to przyjechałem tutaj do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem Niemiec. Żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje. Na sankcje, które będą tak zdecydowane, żeby wpłynęły na decyzję Kremla. Żeby wpłynęły na decyzję Putina. Przestań atakować Ukrainę. Przestań mordować ludzi.
nie ma ani chwili do stracenia. My w Polsce znamy takie przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I w Niemczech powinni też dobrze się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów to chyba jakiś żart. Jeśli poczucie winy i odpowiedzialności za drugą wojnę ma dziś Niemców do czegoś zobowiązywać, to przede wszystkim do jednoznacznego i do poważnego i uczciwego podejścia w kwestii zadośćuczynienia strat narodom, które zapłaciły największą cenę za szaleństwa nazizmu. Choć trzeba również przyznać, że obecnie sytuacja ta faktycznie uległa zmianie i w dużej mierze pod naciskiem USA tamtejszy rząd zmienił swoje podejście w tej kwestii zarówno militarnie, jak i gospodarczo. Rosyjska inwazja stawia Europę przed najpoważniejszym zagrożeniem bezpieczeństwa od czasów zimnej wojny. Lecz dość słabe w ostatnich latach stosunki polsko-niemieckie z pewnością nie poprawiają naszej pozycji. Tym bardziej, że historia wielokrotnie udowodniła nam, iż najczęściej wpadaliśmy w opresję, stawiając na ostrzu noża kontakty dyplomatyczne z obydwoma naszymi najgroźniejszymi sąsiadami, to jest Niemcami i Rosją. Do tego, że kremlowskie władze bezczelnie łgają i piszą jak Putin historię po swojemu, nikogo przekonywać nie trzeba. Ale szczerze, nie do końca wiem, jak możemy jeszcze bardziej zacieśniać relacje z naszymi zachodnimi sąsiadami, skoro takie wypowiedzi jak ta, którą teraz usłyszycie, wcale nie są odosobnione. Czy Polska była po stronie nazistów, czy przeciwko im? Polska była po stronie nazistów. Więc Polska odpowiada za Holokaust wraz z nazistami? Tak, tak. Może między innymi z tego powodu na początku 2022 roku wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk oskarżył Berlin o próbę uczynienia z Polski państwa wasalnego, apelując jednocześnie do Organizacji Narodów Zjednoczonych o interwencję w obronie roszczeń Polski wobec sąsiada. Wysłałem listy do wszystkich kongresmenów Stanów Zjednoczonych oraz senatorów Stanów Zjednoczonych, informujących ich o sprawie polskich strat wojennych. Uznajemy, Szanowni Państwo, że Kongres Stanów Zjednoczonych jest miejscem, gdzie prawodawcy amerykańscy powinni mieć wiedzę o tym, że sprawa II wojny światowej, polskich strat wojennych, odszkodowań nie jest tematem zamkniętym, nie jest tematem załatwionym. Zrozumiałem, że wiedza o konsekwencjach i skutkach II wojny światowej wśród elit amerykańskich powinna być poszerzona. Oczywiście jest wiedza o II wojnie światowej, jest wiedza o poważnych stratach wojennych Polski, natomiast nie ma wiedzy o tym, że ta sprawa jest wciąż niezałatwiona, że Polska nigdy nie dostała reparacji wojennych, że obywatele polscy nie posiadają drogi sądowej do dochodzenia roszczeń. Czyli wspomnianych reparacji wojennych, z których w teorii zrezygnowaliśmy, ale pod naciskiem władz sowieckich. Ostatecznie we wrześniu 2022 roku polski rząd przedstawił liczący 663 strony raport na temat skali zniszczeń będących efektem niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku, w którym straty oszacowano na 1,3 biliona euro, co stanowi prawie 1/3 rocznego PKB Niemiec. A w październiku 2022 roku szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau wysłał do niemieckiego MSZ-u notę dyplomatyczną, której domaga się wypłacenia stosownych odszkodowań. Polska i Niemcy mają szansę wspólnie stworzyć modelowy przykład przezwyciężenia traum powstałych wskutek imperialnej polityki, terytorialnych i materialnych grabieży, prób kolonizacji i eksterminacji całych narodów. Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści zbrojnej na Polskę w 1939 roku. Niemieckiej okupacji, to ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem. Dlatego rząd, który reprezentuję, wystąpił w dniu wczorajszym do rządu Republiki Federalnej Niemiec z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu oraz sprawiedliwego, całościowego, materialnego i prawnego uregulowania kwestii krzywi strat, jakie ponieśli obywatele polscy i
państwo polskie w wyniku II wojny światowej. Od II wojny światowej w nas Polakach, pomimo upływu czasu, wciąż istnieje poczucie, że hitlerowska polityka wyniszczenia i zniewolenia ludności cywilnej w latach 1939-1945 oraz ogrom zniszczeń wojennych, jakie Niemcy wyrządziły Polsce, w tym śmierć prawie 6 milionów obywateli, czyli około 17% ogółu ludności, do dziś nie są odpowiednio postrzegane przez samych Niemców i część świata. A z całą pewnością w zmianie takiego toku myślenia wśród polskiej społeczności nie pomagają na przykład stwierdzenia o polskich obozach zagłady, których architektami i oprawcami dla więzionych i zamordowanych tam ludzi, głównie Polaków i Żydów, byli właśnie Niemcy. Strasznie oburzające, to jest zupełna prawda bzdura, bo nie wiem, żadnych polskich obozów zagłady nie było, niemieckie obozy zagłady w Polsce. Niestety momentami można odnieść wrażenie, że Niemcy i część świata chce, aby winę za te ludobójstwa przypisano nam Polakom i co gorsza, nie są to tylko sami Niemcy. Wielu pewnie powie, przecież wszyscy wiedzą, wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Ale tu chodzi o coś więcej, to odseparowanie ofiar od sprawców, Żydów od Niemców, odbiera element moralnej zbrodni temu historycznemu wydarzeniu. Pomniejszanie odpowiedzialności koszmaru Holokaustu do de facto banalnego stwierdzenia, że przecież wszyscy wiedzą, kto to zrobił, to pierwszy krok do zapomnienia. A to częściowo to zapomnienie dzisiaj doprowadza do rozmywania odpowiedzialności poprzez użycie błędnych terminów takich jak polskie obozy zagłady, tym samym przepisując zbrodnie niemieckie polskim ofiarom. Czołowy polityk alternatywy dla Niemiec, trzeciej największej partii w tym kraju, Björn Höcke, stwierdził ostatnio, że my Niemcy, nasz naród, jesteśmy jedynym narodem na świecie, który postawił pomnik hańby w samym sercu swojej stolicy oraz powiedział, że Niemcom jest potrzebny zwrot o 180 stopni w sprawach historycznych. Na całe szczęście są wśród naszych zachodnich sąsiadów także i tacy ludzie, jak ci, których właśnie widzicie. Ale tak szczerze, to nie wiem, więc tak, masz rację. Nie wiemy wiele o Polsce. To nasza ignorancja i brak informacji w naszych podręcznikach szkolnych i mediach. Czy uważacie, że to sprawiedliwe mówić o polskich obozach zagłady? Nie wydaje mi się. Czy wiecie może, po jakiej stronie Polska walczyła podczas II wojny światowej? Polska była przeciwko nazistom. Czy Polacy kolaborowali, czy pomagali nazistom? Nie, wydaje mi się, że byli bardzo przeciwni. Uczą was w szkole o roli Polski? Nie, nie naprawdę. Nie ulega wątpliwości, że ludzkich istnień pochłoniętych na skutek zbrodniczej działalności Niemiec, czyli wówczas III Rzeszy, nie da się przeliczyć na pieniądze. Pytam się was, czy chcecie wojny absolutnej? Ale w przygotowanym raporcie wyceniono straty dotyczące kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego na kwotę 1,3 biliona euro, co w przeliczeniu na złotówki stanowiło kwotę 6 bilionów złotych. Według ludzi przygotowujących tą dokumentację są to bardzo konkretne wyliczenia, oparte na danych statystycznych oraz archiwalnych, jak raport Biura Odszkodowań Wojennych, prezentowany w 1947 roku. Reakcje społeczne tak w Polsce, jak i Niemczech mogą być dla was zaskakujące, ale zobaczcie sami. Czy Niemcy powinni zapłacić reparacje za szkody wojenne? Nie, no bo co tu o tym mówić? To było tak dawno temu. Dziś żyjemy w pokoju. Zwłaszcza z nami. Z przeszłością powinniśmy wreszcie skończyć. Czy Niemcy powinny zapłacić Polsce 1,3 biliona? Na 100% się należy. Powinniśmy o to walczyć, my jako Polacy. Nasi rodzice walczyli. To około 1,3 biliona euro. Cóż, naród niemiecki już nic nie ma. A Polacy? Komu to jest potrzebne? Nie mam pojęcia. Należy powoli zapomnieć o tych kłótniach.
Czy Polska ma jeszcze dostać pieniądze z Niemiec lub odwrotnie? Być może jest inny sposób rozwiązania tego problemu? To może być cokolwiek innego. Pomoc wojskowa albo kto go tam wie. Ludzkiego życia nie spłacisz pieniędzmi. Myślę, że to nie jest w porządku. Za te pieniądze powinni zrobić coś, by pomóc obywatelom Niemiec. Pomóc tym, którzy żyją na ulicy. Stosunki polsko-niemieckie czy niemiecko-polskie wydają się więc być dość napięte i wyraźnie skomplikowane. Natomiast sytuacji tej nie poprawiają również środowiska nacjonalistyczne, wciąż nie mogąc się pogodzić z utraconymi po II wojnie światowej na rzecz Polski terenami, na które w dużej mierze przesiedlono polską ludność Kresów, odebranych nam przez Stalina. Mowa tu o tych ziemiach, które według Putina podarował nam Stalin. Zachodnie tereny dzisiejszej Polski są darem Stalina podarowanym Polakom. Taki był cep łaskawy. Zabrał nasze, a dał nam czyjeś. I to przy jakichkolwiek próbach nacisków dotyczących ewentualnych zadośćuczynień jest podnoszone przez tamtejszych skrajnych polityków i część społeczeństwa. Polacy czują asymetrię w niemiecko-polskiej relacji. W Polsce nadal słychać głosy, że ma prawo do odszkodowania. Kto dzisiaj po tylu latach jest w niebezpieczeństwie? W Niemczech dochodzą głosy nacjonalistów. Nie uznają granicy z Polską. Zadają pytania w stylu: czemu mamy rezygnować z tak dużego terytorium? Na dodatek prawicowo-populistyczna AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, cieszy się w Niemczech coraz większą popularnością. Do tego stopnia, że co czwarty, a w niektórych landach nawet co trzeci Niemiec w niedawno przeprowadzonym sondażu wyraził chęć głosowania na tę partię. Gdyby wynik ten potwierdził się w wyborach, AfD byłaby drugą siłą polityczną w Niemczech, a należy tu podkreślić, że przedstawiciele tej partii podsycają rewizjonizm historyczny. Na dodatek podczas jednego ze swoich ostatnich wystąpień założyciel tej partii stwierdził, że Niemcy powinni być dumni z tego, co ich żołnierze robili podczas obu wojen światowych. Poza tym członkowie tej partii nawołują do działań antyimigranckich, antyunijnych i antyekologicznych, co najwyraźniej przy użyciu takiej retoryki ma wyjątkowo podatny grunt wśród tamtejszego społeczeństwa. Całkiem młodzi ludzie otwarcie pozują, pokazując salut hitlerowski na boisku sportowym. Uczniowie ze zdjęcia sami zrobili to zdjęcie i umieścili na platformach społecznościowych. Najlepszym przykładem tego, co forsują ludzie z AfD, jest Stefan Kotre, który stwierdził, że Niemcy, dostarczając broń Ukrainie i szkoląc ukraińskich żołnierzy na swoim terytorium, popełniają wielki błąd, ponieważ dolewają oliwy do ognia. Dodał również, iż tym samym Niemcy odeszły od zasady neutralności i muszą utrzymywać stosunki z Rosją lub wręcz je poprawić oraz w żadnym wypadku nie nakładać nowych sankcji. Na całe szczęście przy tych wszystkich co najmniej dziwnych zachowaniach i wypowiedziach są także głosy rozsądku, jak te w Magdeburgu, stolicy wschodnio-niemieckiego landu Saksonia-Anhalt. To miasto przyciągnęło w ostatnich tygodniach uwagę niemieckiej opinii publicznej, gdy setki osób demonstrowały pod hasłami "naziści precz, razem przeciw skrajnie prawicowej nienawiści". A część z młodych ludzi wręcz wypowiadało się, że obecne nastroje Niemców, również tych młodych, są rasistowskie, dyskryminujące i wręcz niedopuszczalne. W tej demonstracji chodzi o to, że sprzeciwiamy się dyskryminacji. Dyskryminacja jest spowodowana tym, że cała ta sytuacja to po prostu jedno wielkie głupie. Podsumowując dzisiejszy materiał, musimy wciąż pamiętać bardzo mądre polskie powiedzenie, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Dlatego powinniśmy być wrogami wszelkich uogólnień, a szczególnie młodsze pokolenia Polaków, Niemców czy Rosjan za punkt honoru powinny stawiać sobie niszczenie barier dzielących nasze narodowości, niż doprowadzanie do apokaliptycznych zniszczeń, jakie widzieliśmy po wojnach światowych lub widzimy teraz na Ukrainie. Przyszedł taki czas, że ludzie zapomnieli, co Niemcy nam zrobili. Sześć milionów z nas zostało zamordowanych. Nasz pogląd się nie zmienił, ale dużo młodych ludzi już o tym nie myśli. Niemcy jednak wiedzą, co złego nam zrobili. I są nam winni przynajmniej przepraszam. Jesteśmy Polakami. Nie wszyscy katolikami, ale my katolicy możemy wybaczyć Niemcom. Pamiętajcie, tylko pokój i spokój nas uratuje.
Tego się trzymajmy. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka. Cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak brud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty.